Wybaczcie, mieliśmy być równo, ale ja nie byłem świadomy, że Karol spowił wpis na Facebooku bardzo piękny. Klasiko, Karol, bardzo szanuję to, co zrobiłeś. Nie ma za co. Nie ma za co. Ale będziesz oglądał ten mecz? Może. Bo ty mi powiedziałeś dopiero o tym, więc ja nawet nie wiem. To już wiem. Ale znasz składy jakieś aktualne z tamtych dwóch drużyn? Czy tak będziesz oglądał? Obu jedenastek ci nie wymienię, ale po parę osób znam. No dobrze. Karol, to nie będziemy gadali dzisiaj o piłce nożnej. Wiesz co, ja ci wcześniej o tym nie powiedziałem, ale może powiemy parę słów na temat jednej osoby, w sensie z NBA, jako newsik, ale taki newsik, taki słaby. To nie będzie newsik, to będzie coś innego. Natomiast... O wolnych sądach coś będzie? Nie będzie, Karol. Nie będzie, co nas wpienia do końca roku, z dwóch przyczyn. Po pierwsze, zrobiliśmy specjalny odcinek tydzień temu, który nie zakończył się tak, jak myślałem, że zakończy się w 100% sukcesem. Zakończył się 200% sukcesem, natomiast nie chcę gadać znowu o... Ja wiem, zaraz ktoś powie, że się nie przejmuję, mam w dupie albo jestem z tej drugiej strony, ale absolutnie nie interesują mnie, Karol, zasłony dymne. Rzeczy, które nie mają tak naprawdę żadnego znaczenia dla pospolitego Polaka w krótszym, w dłuższym planie. Wiem, że zaraz się ktoś zbulwersuje, że nie mam racji, ale takie są fakty. Ja pamiętam, że pewnie ludzie też tam gdzieś stali pod pewnymi budynkami kilka lat temu i póki co Niemcy nam konstytucji nie ukradli. Także to tyle, Karol, na ten temat jest. Dobrze. Ale natomiast ty chciałeś coś o poprzednim odcinku powiedzieć. No mogę, jeśli mamy czas. Mamy, oczywiście. Sponsoruje nas Tiso, którego trzeba nakręcać. Chciałem się odnieść do tego ostatniego punktu, ostatniego, co było naszym deserem. Greta. Bo tam później, nie wiem, czy słuchacze widzieli, ale... Gretunia kochana nasza. Ale pod programem wywiązała się dosyć ciekawa dyskusja. Nie miałem aż tak dużo czasu, żeby pisać, ale w końcu tam popisaliśmy z paroma osobami. I fajnie, ja uważam, że fajnie, że jest wymiana myśli w ogóle, ale chciałem się odnieść do paru rzeczy, bo być może cieszę się, że w ogóle ruszyliśmy ten temat, bo widzę, że zauważam, że ludzie nie zwracają na to uwagi. Ja myślę, że warto i trzeba. Ja bym chciał zacząć od tego, że ja nie jestem jakimś tam internetowym oszołomem, który przeczytał sobie gdzieś jakąś tam niesprawdzoną sensację na jakimś niedowiary czy na czymś i w to uwierzył i teraz to głosi. Mówiłem w podcaście i mówiłem też wiele razy, a może nie mówiłem, ale jak się nie mówiłem, to mówiłem to w podcaście, że to jest temat, którym ja się interesuję od wielu lat, naprawdę od bardzo wielu lat. No może niekoniecznie meteorologią i geologią, no bo cóż w tym jest ciekawego, jeśli ktoś tego nie studiuje. Ja się interesuję tym od strony cywilizacyjnej, od strony po prostu cywilizacyjnej, starożytny Egipt i różne inne cywilizacje, które istniały, które umierały. I ten zmieniający się klimat to jest odnoga tego mojego zainteresowania. I ta rzecz, która się wywiązała, być może trochę z mojej winy, bo ja użyłem słów podpisali się pod tym nobliści i ja nie miałem na myśli, że jakiś tam jest dokument tajny czy jawny, pod którym się ci nobliści podpisali, tylko użyłem tych słów podpisali się pod tym, tak jak ty powiesz, że Luka Doncic jest dobrym koszykarzem, a ja powiem, że się pod tym podpisuję, no to nie biorę długopisu z kartką i się pod tym podpisuję, tylko no mówię o tym. I to być może było przyczynkiem do tego, że wywiązała się dyskusja pod tym wpisem i zresztą jak najbardziej ciekawa. I też zauważam inną rzecz, że ludzie błędnie łączą ochronę środowiska ze zmianami klimatycznymi i ludziom się wydaje, że naukowcy są zgodni co do tego, że człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu. Nie, tak nie jest. I chciałem, żeby ludzie to wiedzieli, bo gdzieś tam ktoś mnie pyta, czy nadal jestem zatroskany tym, że w kwietniu jest 26 stopni w Polsce, czy tam 30 i tak, jestem tym zatroskany. Oczywiście zmiany klimatyczne są mi jak najbardziej bliskie i nie chciałbym, żeby klimat na naszych oczach drastycznie się zmieniał. Nie chciałbym, żebym ja, czy moje dziecko, czy jego dziecko, byliśmy świadkami jakiegoś kataklizmu, jakiegoś wielkiego trzęsienia ziemi, czy jakiegoś tam jakiś, nie wiem, zderzenia z asteroidą, czy czymśkolwiek drastycznym. Nie chciałbym, żeby to się wydarzyło. To jest mi, no, zależy mi na tym, żeby klimat był stabilny. Ale, Karol, stop na chwilę. No. Chciałem powiedzieć, że absolutnie się z tobą nie zgadzam w tej materii. I to też jest dowód na to, że nie trzeba od razu kogoś atakować w komentarzach, żebym ja musiał
A to jest naprawdę kłopot, jak masz dwa konta na YouTubie. Wchodzić tam już dojść do punktu, że muszę komuś zwrócić uwagę, bo to się tak nie rozmawia. No nie bądźmy jak inne portale, że trzeba komuś naubliżać. Masz problem do Karola albo do mnie, możesz naubliżać nam na przykład na Twitterze. Są ludzie z kręgu hokejowego na przykład, którzy starali się to zrobić, Karol Hamulcowy, wiesz. Ale chciałbym powiedzieć, że no nie tak, po prostu nie tak. Ja się z Karolem w tej materii absolutnie nie zgadzam, bo uważam, że człowiek dołożył na tyle dużo ręki do tego, co mamy teraz w środowisku, że mówienie tego, że tak nie jest, to jest udawanie, że to nie jest, że to ziemi nie da się zniszczyć, a to już jest płaskoziemstwo trochę. Nie, ale właśnie wiesz co, dla mnie nie jest problem dyskutowanie i nie jest problem dla mnie no, wymienianie myśli na ten temat, tylko problem jest dla mnie, jak ktoś na przykład sprowadza to, co ja mówię, do właśnie to, co powiedziałeś, do teorii płaskiej ziemi, czy do teorii, żeby się nie szczepić. To są dwie różne rzeczy i to jest, jeśli ktoś mówi, że z mojej strony jest ignoranctwo, to ja uważam, że to jest ignorancją. Ignorancją jest to, jeśli ktoś porównuje te rzeczy do tego, co ja mówię, bo nie ma, wiesz Michał, nie wiem, jak bardzo ty się tym interesujesz, nie ma dowodu na to, że działalność człowieka wpływa na zmiany klimatyczne. Klimat się zmieniał w historii świata. Zobacz, są dwie teorie na ten temat. Jest katastrofizm. Katastrofizm to jest, no, jak sama nazwa mówi, to jest taka hipoteza w dziedzinie geologii i biologii, która twierdzi, że raz na jakiś tam czas, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy lat w historii naszej planety dzieją się rzeczy. Karol, rozumiem. No? Bo może po prostu nie stracimy czasu, jak to ci powiem teraz. Ja rozumiem, że Szwedzi kiedyś przeszli Bałtyk na piechotę, bo zamrożone było. Rozumiem to wszystko. Natomiast Karol, organoleptycznie, wychodząc na moim osiedlu z domu, będąc w szkole średniej, czułem i słyszałem ptaszki i czułem roślinki, a nie czułem, że śmierdzi 98. To jest pierwszy dowód. Drugi dowód, no, latasz samolotem, wiesz co się dzieje z silnikiem samolotowym. To gdzieś Karol idzie. To nie jest tak, że wróżka, ekologuszka zabiera to pod kapelusz. No tak, drzewa umierają, wysychają ziemię, Karol. To jest działanie ludzi. Mylimy dwie rzeczy, dwie główne rzeczy myślimy. Mylimy zmiany klimatyczne, a zanieczyszczenie, bo ja to powiedziałem i podkreślałem kilka razy. Zanieczyszczamy, owszem. A to Karol jakoś nie idzie w parze, że to jest taki łańcuszek trochę? Nie, ja uważam, że nie. Są ludzie, którzy uważają, że tak. Ja uważam, że nie, że działalność człowieka nie wpływa na zmiany klimatyczne. Zanieczyszczamy, owszem. Zabijamy gatunki, owszem. Niszczymy przyrodę, owszem. Ale to, dodając jedno do drugiego, nie wpływa na to, że zmienia się klimat jako taki w skali globalnej. Rozumiem. Nie, no ja może nie do końca się z tym zgadzam. Jeśli byśmy dyskutowali, że człowiek nie zanieczyszcza, no to nie ma o czym dyskutować, no to jest fakt. No to tak jak powiedziałeś, wystarczy się rozejrzeć dookoła siebie, że śmierdzi, nie ma tych pięknych kwiatów, tych pięknych ptaków, które kiedyś były. No to oczywiście zanieczyszczamy, wycinamy lasy. Zwierzęta. No tak, a jedyną rzeczą, która może to podsumować, to jest najbliższe, nie wiem, 50 lat tego, czy masz rację, czy nie masz racji. I to jest jedyny powód do tego, żeby w jakiś sposób to podsumować. Ale Karol, nieważne. Tutaj bardziej chodziło mi o sposób dyskusji. To, czy tam myślisz o płaskiej ziemi, Karol, czy nie, to mnie mało obchodzi. Bardziej mnie obchodzi to, jak ludzie ze sobą rozmawiają, jak nawet mają rację. Człowieku, to jest masakra jakaś. No trochę tak, ale to wiesz, dla mnie to nie jest problem, tylko chciałem, żebyśmy mieli tu uściślone, że to ja sobie nie przeczytałem gdzieś tam na jakiejś tam stronie krzak i opowiadam sensacje, bo lubię opowiadać sensacje. To jest wiedza, to nie jest wiedza alternatywna, to jest wiedza konkretnych naukowców, już tych słynnych tam 100 czy blisko 100 noblistów, którzy się pod tym podpisali, nie podpisali się pod niczym, tylko tak uważają. I ktoś mnie pytał o jakieś tam bibliografię, no to proszę bardzo, na przykład, nie wiem, Robert Schock pisał na przykład o Sfinksie egipskim, Sfinksie, że jego zdaniem nie wiatr i piasek, a deszcz jest przyczyną z tego, że Sfinks został zniszczony tak, jak został zniszczony, co by sugerowało, że klimat się zmienił na przestrzeni ostatnich tam powiedzmy 10 tysięcy lat i Sfinks jest po prostu starszy niż nam się wydawało do tej pory. Na przykład pani Mary Settegast, która napisała książkę ona się zajęła teorią Platona i o tym, że też jakoś tam mniej więcej 10 tysięcy czy kilkanaście tysięcy lat temu był pewien kataklizm, który zniszczył tam pewne cywilizacje. No, pana Francuza Georgesa
Kuwiera o katastrofizmie też. Już przestań, czytać. Karol, przestań, przestań już. Tak sobie wynotowałem trzy, ale to jest cała lista i to ja wiem raz. Właśnie. I żebyśmy, ja nie, wiesz, no, internet jest internet i możemy o sobie powiedzieć, ile chcemy, ale jak ktoś mnie zrównuje z tym, że uważam, że wiesz, że jest ziemia płaska i żeby się nie szczepić, to chciałem zaprotestować i tyle. No, przejdźmy do NBA. 12 minut, Karol. Rozmowy o tym, że mogłeś po prostu zignorować tę wiadomość, ale rozumiem, nie, ja dalej potwierdzam, że sposób takiego rozmawiania nie będzie tutaj akceptowany, jak komuś to się nie podoba, to... Słuchaj, więc... ja mam taką koszulkę, kupiłem sobie, nie po polsku, ale przetłumaczę, jest taki pan, starszy pan z telefonem, ma taką zszokowaną minę i mówi: poczekaj chwilę, ktoś nie ma racji w internecie. O ma, no, to chyba... Zamyka problem tego tematu. No. Dobrze, Karol, więc w takim razie ja chciałem tylko jedną rzecz koszykarską poruszyć. David Stern. Miałeś jakieś takie przemyślenia? Mam przemyślenia, tak. No przede wszystkim... Znaczy, absolutnie nie chcę robić już jakiegoś epitafium, wiesz. To jeszcze nie jest stypa, tak? No ale stan pana Davida Sterna jest taki poważny, no i... No automatycznie wszyscy powracają do tego, wiesz, jego rola, kim on był, kim on jest, co zrobił i tak dalej, co będzie dalej, bo to nowa dekada się zaczyna, wiesz. No to co, miejmy nadzieję, że jeszcze nie czas na podsumowywanie jego dorobku, to znaczy mam na myśli, że jeszcze będzie żył, bo dostał, jeśli ktoś nie słyszał, to David Stern dostał wylewu, przeszedł w trybie natychmiastowej operacji i na razie czekamy, chyba przebywa w szpitalu, jeśli nie, to jest pod stałą opieką lekarzy. I wiesz co, taka obserwacja mała, że nie wiem dlaczego są zdania podzielone na temat... komisarzowania Davida Sterna. Ja uważam, że był fantastycznym komisarzem. Wyciągnął ligę z kryzysu i ustawił ją na fantastycznych torach, a Adam Silver to trochę spija śmietankę z tego. Oczywiście no nic właśnie nie mówię. Chciałem to powiedzieć, Karol, że wiesz co, tak mnie to jakoś uderzyło w momencie, kiedy wiadomo, jak usłyszałem ten news raz, poczekajcie, sorry, a dwa, to akurat się tak złożyło, że byłem w Canal Plusie i jak też o tym rozmawialiśmy, to tak do głowy mi przyszło, że tak Adam Silver to w zasadzie, nie chcę powiedzieć, że jest nieudacznikiem, ale w zasadzie pewnie ciężko jest utrzymywać też tą presję i falę sukcesów i zaradzać takim sytuacjom jak w Chinach. Ale on raczej, no nie, jak na razie nie będzie tym komisarzem, którego pamiętamy za posiadanie takiej inicjatywy, że coś zmienił. Takiego istotnego zmienił, a nie wprowadził głosowanie na mecz gwiazd. Słuchaj, no moje spostrzeżenie na temat Silvera, jak tylko go poznałem i tylko miałem okazję tam usłyszeć go czy nawet i porozmawiać z nim, to było takie, że David Stern uwielbiał koszykówkę, on kochał koszykówkę, był fanem koszykówki. A przy okazji miał nosa do biznesu. Nieważne. Adam Silver odwrotnie. On lubi biznes, uwielbia biznes, a koszykówkę, tak mi się wydaje, że po prostu lubi. Koszykówka jest dla niego platformą do robienia biznesu. Zobacz, on wypromował NBA, on wrzucił NBA w tyle różnych płaszczyzn, o których no, 10 lat temu byś sobie nie pomyślał. I wiesz, czy możesz mieć zarzut do Silvera za to? No raczej nie, no bo on pomaga lidze zarabiać, pomaga lidze otwierać kolejne kurki z pieniędzmi, tylko że moim zdaniem moje odczucie na temat Sterna było takie, że on po prostu uwielbiał koszykówkę i starał się ją wypromować tak bardzo, jak tylko mógł za czasów swojego komisarzowania. I zobacz, przecież on starał się zbliżać NBA do FIBA za jego kadencji. Przecież no, gwiazdy NBA dostały prawo gry na Igrzyskach Olimpijskich. No, ja jeśli chodzi o postać Sterna, mam tylko dobre wspomnienia. Wiadomo, że za jego czasów odbyły się i różne tam lokauty, których być może można było uniknąć, które być może mogły się odbyć łagodniej. I oczywiście miał Magica Johnsona, miał Larry'ego Birda, no i przecież miał Michaela Jordana. To wiadomo, że miał łatwiej, jeśli chodzi o promowanie NBA. Też były takie czasy, że wchodził internet, telewizja satelitarna, że państwa komunistyczne przestawały być komunistyczne. No miał fantastyczny moment taki historyczny, dziejowy. No ale zrobił to, co zrobił. I robił to dobrze, moim zdaniem. Tak, także mam nadzieję, że w tym roku jeszcze, Karol, nie będziemy nagrywać odcinka specjalnego, bo taki by się należał.
jak niestety może coś się stać, bo to nie są takie błahe rzeczy. No nie. Też ciekawe, czy był na coś chory, czy po prostu tak go trafiło, no ale to nawet no, wiesz, to nawet 77 lat, to wiesz, no to... No, ale wiesz, z drugiej strony to też na to patrząc Silver, myślę, że no, na pewno na tych początkach, no to ciągnął go za sukienkę, żeby tam nawet go wprowadzić do jakiegoś grona, bo myślę, że też jako świeżak taki, no sam komisarz go nigdzie nie przepchnął, żeby wywrzeć na LeBronie gdzieś presję, wiesz, czy coś takiego. O, jasne. Dobrze, Karol. Przejdźmy do trzech setek na dwóch. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest wstyd, tak mówisz? Czy to jest, Karol, mało, myślisz? Taka ilość alkoholu? Że trzy setki na dwóch? Słuchaj, temat spożywania alkoholu to też jest temat, o którym moglibyśmy nagrać osobny podcast w ogóle. Kultura bicia. Pod wpływem alkoholu w dodatku jeszcze. No, powiedzmy, że... Wiesz, no w naszym wieku to może nie, ale w wieku takim powiedzmy licealnym, czy takie wczesne studia, że ludzie za punkt takiego, nie wiem, męskości czy honoru stawiali sobie, jak dużo mogą wypić. Mnie to wpieniało, zanim jeszcze wpienianie było nagrywane w podcastach i ja zawsze tam, ja zbywałem takie rzeczy, ja mówię, człowieku, powiedz mi, nie wiem, wymień mi stolicę wszystkich państw świata, zrób 100 pompek przy mnie, nie wiem, traf 15 trójek z rzędu, zrobisz na mnie wrażenie, a jak mi opowiadasz, ile wypiłeś, no to spływa po mnie, mam to gdzieś przede wszystkim. A wracając do twojego pytania, czy 300 gramów alkoholu na dwóch, nie wiem, no, zależy co byśmy jedli do tego. Nie, wiesz, no to raz, ale czy to tak społecznie, czy to wstyd, czy nie wstyd, czy to jest za mało, że jesteśmy... Jeśli za własne pieniądze, to nie wstyd. Aha. Jeśli byśmy nie prowadzili samochodu, to też nie. Czasem tak pijemy po 100 na głowę, a trzecia na pół, Paweł Gruchała napisał. Można i tak, no. Dobrze, ja tutaj wyświetlę na ekranie nasze przecudowne typy z przedsezonu, Karol. Są przecudowne, bo też podejdziemy do tego nagrodowo. Nie wiem, zaraz pewnie zobaczysz na ekranie. Ja myślę, że powinniśmy zacząć rozmowę, myślę, od końca, czyli od debiutanta najlepszego tej jednej trzeciej sezonu. I przy okazji wylać też trochę żali na innych debiutantów. Ale chyba Karol Ja Morant tutaj będzie przy obu nazwiskach dopisane. Tak, raczej tak. Ja się dzisiaj zastanawiałem i miałem, mocno w głowie miałem Kendricka Nana, bo zobacz, statystyki niewiele gorsze i Kendrick Nunn jest w koszykówce systemowej, w drużynie, która najprawdopodobniej, no raczej na pewno zagra w playoffach. Jak sobie pomyślałem, że gdyby zamienić ich miejscami, żeby Moranta wrzucić w ten gorset grania u Spoelstry, a Nana wrzucić do drużyny, która w playoffach nie zagra i miałby więcej swobody. Jakby to ostatecznie wyglądało? Wiadomo, to jest takie, co by było, gdyby trochę. I też no, nie umniejszając Morantowi, nie umniejszając i nie dodając Nanowi, bo też gdyby odwrócić sytuację, bo wiesz, Nan jest powiedzmy, no nie wiem, tam czwartą opcją, trzecią opcją w Miami. Wiadomo, że uwaga jest nieskupiona w 100% na nim. On trochę zjada te okruszki z pańskiego stołu, więc gdyby jego sytuacja była taka jak w Memphis, to może też by nie było mu aż tak łatwo. Ja stawiam na Moranta, ale mocno myślałem też nad Nanem. Ale wiesz co, tak Kendrick Nunn, owszem, też jest w tym gronie razem ze swoim kolegą Tylerem Hero, Karol. Dobrze. Nie wiem, czy kojarzysz to nazwisko. Tak, słyszałem. I nawet ten Eric Pascal by tam gdzieś przeszedł, ale wydaje mi się, że nawet gdyby tak zrównać Nana z Ja Morantem, to jeśli chodzi o to, ten wpływ na drużynę, to mimo wszystko Ja Morant ma większy. To jest straszny gość. To jest połączenie tego, że jesteś tak naprawdę tak ruchliwy jak Allen Iverson z piłką. Tylko może trochę znacznie gorzej kozłujesz, ale potrafisz robić podobne rzeczy na podobnej szybkości i masz do tego ręce, które zabrałeś sobie z Jonathana Isaaca. Po prostu wypiałeś takich kuleczek, wiesz, jak były te takie figurki jakieś kiedyś, to wypinasz, wkładasz i te rączki takie długie masz. No to... W dodatku masz ten zmysł takiego debilizmu trochę, bo to jak się nie boisz, to musisz być debilem. Wchodzisz w cztery wysokie osoby w tłoku, żeby nawet nie dać wsadu, tylko żeby poświęcić swoje ciało, żeby było 2+1, bo tą piłkę gdzieś tam paluszkami dobijesz od tablicy, będzie finger roll i będzie przepięknie. I potem lądujesz na dupie na kamerzyście, potem jest rozmowa, czy kamerzyści za blisko nie siedzą jednak i jesteś zdrowy, niepołamany. No.
No, atletą jest niesamowitym i też myślę, że ten jego upside, czyli tak zwany sufit, jest wyżej niż Nana. To ja porównuję go na Nana na tym momencie, ale na tym momencie, w tym momencie. Ale myślę, że to jest kwestia jednego sezonu, dwóch i to będzie odjazd Moranta. Fizyczność jest dużo większa, talent i taka w ogóle przebojowość. To tak zwane to coś, co ma Luka Doncic, co ma no, jakaś tam powiedzmy garstka zawodników NBA, a nie ma tego reszta. Nan może być świetnym zawodnikiem, ale Ja Morant może być, no wiesz, no, być może nawet i Hall of Famerem. Jeszcze Karol, ja chciałbym wspomnieć o jednym zawodniku, Brandon Clark. Gdyby zamienić trochę czasoprzestrzeń i użyć jej na odwrót i teraz tak jak Brandon Clark gra i dać mu więcej tych takich meczów, kiedy gra po prostu dobrze. Na początku to była kwestia minut, wiadomo. To myślę, że on byłby dobrym w top 3 do tej prawdziwej nagrody za cały sezon. Bo tutaj patrząc, Karol, na tych zawodników, to no jeśli chodzi o jedynkę, to nie wiem, co musiałby zrobić Zion, wracając nawet za tydzień, dwa, żeby Moranta zbić stamtąd. Morant musiałby się chyba połamać. A Zion musiałby grać dwa razy, tak jak on statystycznie nawet mówiąc. No to jest bardzo ciekawe pytanie. I pytanie, czy w ogóle oni będą chcieli ryzykować i wrzucić Ziona jeszcze do tego sezonu. I czy w ogóle sam Zion. W ogóle no pytanie, czy w jego ambicji jest to, żeby zostać debiutantem roku. Bo jeśli nie jest, to moim zdaniem jak najbardziej powinni dać mu zagrać tych nawet 15, 20 czy 30 meczów, żeby się przetarł, żeby trochę sobie pograł w NBA, żeby wiedział jak to jest. I żeby zaczął lato już z myślą o tym, w czym czuje się dobrze w NBA, a w czym czuje, że musi poprawić swoją grę. No bo jemu się wydaje, że może grać w NBA. Znaczy może grać w NBA, ale wydaje mu się, że w czym jest mocny, w czym jest... Wiesz, o co mi chodzi? Mm-hmm. Że jak już trochę liźnie tego prawdziwego NBA, wtedy będzie wiedział, na czym stoi, będzie wiedział, pod jakim kątem nastawić swój trening letni. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby grał. A w kontekście walki o debiutanta roku, no Ja Morant ma dużą przewagę, żeby Zion to doścignął, a potem prześcignął, że musiałby zrobić, no wiesz, to co robił w wakacje, 23 punkty na skuteczności 70%+, plus takie wsady, że ty się zastanawiasz, czy faktycznie to widziałeś, czy przypadkiem nie grałeś na komputerze. I zawsze można zrobić case z tych, powiedzmy, tam 40 meczów, jeśli je zagra. Brogdon przecież, kto ostatnio tak mało meczów zagrał i został debiutantem roku? Kto nie został, bo przecież Joel Embiid o kilka długości wyprzedzał wszystkich, ale zagrał meczów chyba ile tam, 40 czy 50. No i zrobiliśmy sprawę taką, że zagrał za mało. I wygrał Brogdon, który moim zdaniem, no nie tylko moim zdaniem, tylko każdego zdaniem nie był, no nawet się nie miał przyrównania do Embiida. Embiid nie wygrał tylko dlatego, że miał za mało meczu, więc no Zion musiałby tu zrobić coś wyjątkowego w tej koncepcji. No ale też Karol Brogdona nie wzięto z łapanki tam, że sobie losowali, słuchaj, wiesz, tak, to był solidny gracz, tylko w tej klasie, przepraszam, jasne. To on by nie dostał tej nagrody, no. Spokojnie. To nie ma dwóch zdań. To jest jasne, nie ma nawet o czym dyskutować. Ja chciałbym przyznać jeszcze, jeśli chodzi w kategoriach debiutantów, to do tej pory konia wśród debiutantów roku to jest pan z Nowego Jorku, RJ Barrett. To jest koń. Jeśli to tak tyle potrwa i on jemu się naprawdę nic nie stanie, cały czas, Karol, jak mówię słowo stanie, to widzę stopę Luki Doncicza, Boże Święty. To wydaje mi się, że Nowy Jork, no wiadomo, przepali to, nie? Tam się stanie coś złego, ale Nowy Jork ma kupę szczęścia, że ma takiego konia. Bo to przy takiej liczbie tych minut w tych pierwszych tygodniach, to Karol, ja myślałem, że już teraz trzeba będzie no, tam go rehabilitować gdzieś. Bo to było naprawdę solidne przyciągnięcie go, jak takiego konia, wiesz, w kopalni. No. Także koń wędruje do niego i taki wędruje jeszcze taki ptasie mleczko, jak chcesz komuś dać coś na pocieszenie, nie? To ptasie mleczko dostaje Rui Hachimura, że mało osób ogląda Wizards, on naprawdę jest dobrym zawodnikiem. Nie powiem, że za 3 punkty z tym żałosnym procentem 20 czy tam 22%, ale jest świetnym zawodnikiem i Wizards też powinni naprawdę dalej pić, że go wybrali, bo to jest dobry wybór. Tak, to jest jak najbardziej dobry wybór. Cleveland powinni pić, że może wybrali nie tych, ale ja dalej kibicuję Garlandowi. Dobrze, Karol. To może teraz ochroniarz, czyli najlepszy obrońca roku. Czy to jest pan z Grecji? Słuchaj, no, to może być pan z Grecji. Ja tutaj się zastanawiałem dosyć długo i pan z Grecji to jest jak najbardziej wybór taki, że wybierasz go i na piłacie umywasz dłonie.
A ja zagłosuję na Bama Adebayo na ten moment. Ja głosuję na Antka, czekaj. Bama zaraz wpiszę. Bama Adebayo, myślę, że on powinien dostać nie jedną nagrodę w tym sezonie. To jest naprawdę świetna sprawa. To, co się, to Karol, wystarczyło uwolnić go od Hassana Whiteside'a. O, jak najbardziej. Taka mała rzecz. Ja to się w ogóle żałuję, że z Whiteside'em tak się to potoczyło, bo pomijając to, że Bam był zhypowany, jak przychodził, wiesz, mocno był zhypowany, jak przychodził z NCAA i wchodził do NBA, to naprawdę ja dalej trzymałem kciuki za Whiteside'a. Nie wiem, coś widziałem więcej w nim, a potem to już na siłę. Ale dzięki niemu, jeśli on dostanie tą nagrodę, Karol, faktycznie, to on może połowę jej wydać, dać, tak odciąć na pół, dać Whiteside'owi, bo to jest jego zasługa, że zwolniło się miejsce tam. Połowę Whiteside'owi, a drugą połowę Popowiczowi, że go zrzucił ze składu USA. Mm. To zostanie mu tylko ten takie to drewienko, na czym to osadzasz z tą blaszką, że nagroda jest. Słuchaj, a Jantkowi, wiesz co, że ten, że po prostu dominuje ludzi, z którymi, przeciwko którym gra, tylko o tyle jest to ciężka dla niego sytuacja, że no może tam w Milwaukee znajdzie się jeszcze ktoś, kto tam potrafi bronić i zamknąć jakąś osobę przynajmniej na jakiś czas. No ale to, jak wygląda Antek i jak korzysta ze swoich rąk, no to sprawia, że ty nawet w psychice, nawet jak jesteś przekozaczonym Embiidem, zaczynasz się zastanawiać, kurde, jak tym razem mi znowu zdejmie, to ja nie wiem, jak ja mam wejść na pod tą obręcz, bo mnie zdejmie zaraz. A on jak wyciąga ręce i nie skacze, to już jest problem. No to prawda, ja to chciałem powiedzieć. Ja akurat miałem okazję widzieć na żywo z bliska, z pozycji parkietu, mecz Miami z Toronto. I wiesz, no, że może trochę pod wpływem tego jestem, że zagłosowałem na Bama, bo widziałem dużo meczów Miami w telewizji. Bam robi wrażenie, ale takie wrażenie, jakie zrobił na mnie na żywo, to było więcej niż, nie wiem, tam 10 meczów obejrzanych naraz. Zobacz, jak zniszczył Siakama. Siakama, który do tej pory sam niszczył. I w ogóle, jak tak masz okazję z bliska widzieć, jak Laury z Gasolem, bo w zasadzie to Laury z Gasolem kierują atakiem Raptors, jak kierunkowali atak, kierunkowali zagrywki Raptors tak, żeby piłka przechodziła obok Bama, żeby przypadkiem nie atakować przez niego, albo brać go, starać się brać go w udział, jego udział w jakichś tam pick and rollach, żeby nie krył zawodnika jeden na jeden. Naprawdę niesamowite na mnie wrażenie zrobił Bam Adebayo tak z bliska, no bo obserwowałem go już od bardzo dawna. Ja później miałem okazję w szatni z nim rozmawiać na ten temat. Mówię, że no, jak to jest, że jak to jest czuć się w ogóle, że ludzie zmieniają swój styl gry pod wpływem tego, że muszą być kryci przez ciebie. No, on się trochę zaśmiał, ale no, naprawdę niesamowite wrażenie zrobił na mnie na żywo. Też chciałbym zobaczyć na żywo, ale tego drugiego, na którego głosowałem, Karol. No to zobaczysz już niedługo. No nie wiem, to nie ode mnie zależy, Karol, i to jest najgorsze w tym wszystkim. No, ale idźmy dalej. To co, trener? Niech będzie trener. No to proszę bardzo, królewne, o typ na trenera. Dobrze, moim typem jest pan, którego tata pochodzi z Filipin. Cudownie. Pan Erik Spoelstra z Miami Heat. Uzasadnij. Uzasadniam. No słuchaj, przed sezonem chyba nie spodziewaliśmy się, no na pewno się nie spodziewaliśmy, że Miami będzie grać tak dobrze. Wielu obserwatorów miało Miami w drugiej czwórce playoffowej, na miejscach tam powiedzmy 7-8. Ja chyba sam miałem ich na 7 albo na 8 miejscu. Wielu też obserwatorów, których ty cenisz, ja cenię, miało ich nawet poza playoffami. Więc chyba się zgodzimy, że to, co robią teraz Miami, to nie jest coś, co braliśmy za coś pewnego, a skład znaliśmy w miarę możliwości. I wiesz, dużo jest w tym indywidualnych rzeczy, takich jak właśnie rozwój Bama, takich jak na przykład to, że wstrzelili się w debiutantów i w ogóle to, jak ta drużyna ze sobą współpracuje, no ale na końcu tego wszystkiego, na końcu tego łańcucha pokarmowego jest gość, który tym wszystkim zarządza, gość, który tym wszystkim kieruje i trzyma to w ryzach. I w ogóle basket, czy jesteś fanem Miami, czy nie jesteś, to jest drugorzędna sprawa, ale jak oglądasz mecz Miami Heat, to jest no, uczta dla fana koszykówki, tam się dzieje poprawna koszykówka. Jak czasami oglądasz mecze drużyn, które grają źle, to bolą cię zęby i chcesz to wyłączyć, a jak oglądasz Miami, to bez względu na to, przeciwko komu gra Miami, czy im kibicujesz, czy nie, to jest koszykówka na tak, to jest koszykówka, którą wiesz, nagrywasz, notujesz i pokazujesz ludziom, że tak należy grać w koszykówkę.
Ja się boję, bo ja mam niewygodny głos, Karol. Kogo? Frank Vogel. Ale bardzo proszę, dlaczego nie? Czekaj, bo teraz się pomierzało mi, bo mi się, Karol, właśnie, może ktoś wie, co się dzieje w Windowsie 10, że jak raz coś zaznaczysz, to potem wszystko ci się zaznacza, co podświetlisz. Jeśli to jest rosyjski wirus, to proszę też o przetłumaczenie, że mogę zapłacić, tylko żeby ktoś to wyłączył. Frank Vogel, wiesz dlaczego? Nie dlatego, że on odkrył jakąś żyłę złota, tajny sposób, żeby ze swoją ławką asystentów zrobić coś więcej niż ta drużyna jest warta, tylko może jeszcze nie miał okazji, może to wszystko tak się dobrze składa, wielokrotnie mówiliśmy, terminarz łatwy i takie tam, że Frank Vogel nie ma pożarów do zgaszenia i może zająć się koszykówką i też może kilku osobom ją zostawić samą sobie, bo wie, że oni o to tak samo dobrze pewnie jak on zadbają i nie było żadnych fuck-upów. Ale to, że to jeszcze jest trzymane w ryzach. Nie, ja czekam na jakiś większy czas próby, może Christmas Day z Clippers, kiedy Frank Vogel będzie wykazywał, a może nie, jakieś takie fragmenty, wiesz, tego, że nie kontroluje sytuacji, bo LeBron ma własne zdanie. Bo ktoś wybuchł, gdzieś sytuacja nabrzmiała, wiesz. Dwight Howard nie chce gadać z kimś. To są rzeczy, Karol, możliwe. Tylko pytanie, czy to się już działo, czy wszyscy są po prostu radośni i nie było jeszcze okazji. Bo to w takich drużynach zawsze się dzieje. Ale jego nazwisko idzie tutaj na trenera tej jednej trzeciej. Ale niekomfortowo się czuję, wiesz, bo to Lakers. No, pytanie jest dobre, jego kandydatura też jest dobra, bo trzeba pamiętać, że jeśli jesteś trenerem LeBrona Jamesa, to już od samego początku, już od wakacji jesteś na gorącym krześle. Bo LeBron, masz swoją taktykę, ale masz też taktykę, którą musisz czy chcesz, czy nie chcesz, musisz ją ustalać z LeBronem. I sam fakt, że LeBron jeszcze nie zrobił jakiegoś takiego gestu, które komentujemy, pamiętasz, takie było zderzenie z Poestrą, takie tam jakieś przy timeaucie, które było szeroko komentowane, czy przypadkiem LeBron nie chce, żeby jeszcze na ten czas niedoświadczony z Poestra, żeby nie był zwolniony, żeby Pat go nie przejął. Pat powiedział, że nie, za żadne skarby nie, że on zostaje. No ostatecznie zakończyło się dwoma mistrzostwami, więc chyba dobrze. Masz LeBrona, jesteś od razu pod presją, a Vogel presję wytrzymuje jak na ten moment. I wiesz, pytanie, ile w tym jego zasługa, ile zasługa w tym, że masz dwóch z top 5, top 7 zawodników w składzie, że masz za sobą Lionela Hollinsa, masz za sobą Jasona Kidda. No ale on jest pierwszym trenerem i on jest, jeśli by coś się źle działo, to nikt by nie winił Jasona Kidda, tylko Vogela, więc jak się dzieje dobrze, to nie dawajmy uznania Kiddowi i Hollinsowi, tylko dawajmy Vogelowi, więc jak najbardziej kandydatura, z którą trzeba się zgodzić. A skoro się, Karol, zgadzasz z tą kandydaturą, to kto jest twoim najgorszym trenerem w tym sezonie? Na ten moment? Po jednej trzeciej, tak biorąc ten cały syf, który dzieje się w wiadrze, nie bierzemy nikt pod uwagę, bo to Mike Miller, ale uwaga, to nie jest ten Mike Miller. Ten jest bardziej znacznie łysy i bardziej owąsiony. No, nie podlega chyba jeszcze jakiejś ocenie, o ile będzie mógł podlegać, bo pewnie tam zaraz go zasadzą kimś. O ile już tego nie zrobili, ja czegoś nie wiem, no ale chyba nie. No, słuchaj, jak wiesz, ja jestem bardzo daleki od krytykowania trenerów, już wyjaśniałem często dlaczego, ale gdybym musiał, jeśli od tego zależy moje życie, to na pewno wysoko w tej odwróconej tabeli musiałbym mieć trenera Cavs, Johna Beilina. Oglądając mecze Cavs, nie możesz nie ulec wrażeniu, że tam się nie dzieje nic. I pytanie jest, dlaczego Sexton, dlaczego Garland dostali klucze do prowadzenia tej drużyny. Wiadomo, że ta drużyna nie idzie o nic, nie idzie po nic. Że najprawdopodobniej jest to sezon, który już został pogrzebany, już będzie tankowany i w ogóle jest to sezon, w którym pewnie Kevin Love opuści drużynę, ale... Ale poczekaj, podziałajmy teraz jak taki Colombo albo Poirot, że wiesz, poszlaki, nie? Nie idźmy do trupa, skoro tu leży klamka. Przecież oni mieli... To ten sezon miał właśnie być chyba do tego, żeby dotrzeć tych chłopaków. Więc też szukając tym, żeby Kevin Love i Tristan Thompson doprowadzili Cavs do playoffs, no to raczej nadwyżka wobec tych spodziewań, które siedzą gdzieś w Sextonie, Garlandzie i tak dalej. I wydaje mi się, że jedyną niedobrą rzeczą, co się stało, to było powierzenie tej drużynie trenerowi,
Pal 6 z NCAA, ale który pokazywał, że nawet w koszykówce NCAA on nie zawsze chce skręcać na boki. I stąd, Karol, jest to, że jedynka jest taka przeszacowana, bo jedynka w starożytnej koszykówce, no i też całkiem słusznie w nowoczesnej miejscami, ale to jest gość, który ci od razu rzuca, a nie kreuje grę. Jest wykorzystywany, bo od jedynki się wszystko bierze. On ci przekozłuje, on to zrobi, wiesz, to jest Bob Cousy, który biega w przekrótkich spodenkach. I to jest największy problem w tym wszystkim. Tylko dlaczego Cleveland podjęli taką decyzję? No bo on powiedział, że co, że on tak nie będzie robił? Ciężko powiedzieć, jeżeli wiesz, jeżeli sezon był spisany na straty już od początku, w co jestem w stanie uwierzyć, nie mam z tym problemu. I nawet jeżeli Sexton i Garland mają być przyszłością tej drużyny i ten sezon, czy najbliższy też ma być ich przetarciem i ogrywaniem się w lidze, to niech robią to w prawidłowy sposób. Nie wiem, czy pamiętasz, w którym to meczu było, jakoś niedawno, kilka meczów temu, Kevin Love specjalnie zrobił, bo on jest inteligentnym gościem. Stoi w polu 3 sekund i stoi i czeka, żeby w końcu do niego piłka trafiła. Piłka do niego nie trafia. On stoi z premedytacją, stoi, żeby popełnić błąd, żeby albo dostać piłkę, albo żeby sędzia zagwizdał 3 sekundy. On oczywiście piłki nie dostaje. Też wiadomo, że Love chce być na wylocie i Love chce odejść z tej drużyny, więc no, podobno w tej drużynie jest jakiś kret, który donosi, który mówi, że tam się nie dzieje za dobrze. Podobno ten sam kret też mówi, że jest za trenerem, więc wiesz, no ciężko powiedzieć. Stare, dobre, stalinowskie metody z szatni Bulls. Bardzo tak. Lubię to. Mm-hmm. Tak, więc może Randy Brown gdzieś tam pracuje w Cavs, tego nie wiem, ale jeżeli zgadzam się z tym, że ta drużyna nie idzie nigdzie i zgadzam się z tym, że niech sobie tankuje przez najbliższe, powiedzmy, 2 lata czy 3, ale jeżeli mają to robić, to niech to robią w sposób taki żeby rozgrywający wiedział, na czym polega bycie rozgrywającym w NBA. I tak dalej, bo jeżeli dasz młodym chłopakom piłkę i powiesz im, grajcie sobie chłopaki, bo i tak nie gramy o nic, no to chyba nie tędy droga, tak mi się wydaje. Więc stawiam na tego pana. A kto, Waćpan, jest twoim 6. kumotrem z gospody? No 6. no to Lou Williams, nie ma nawet dyskusji. Serio? No. A dlaczego? Słuchaj, w drużynie, w której masz Kawhia, w której masz Paula George'a i możemy dyskutować, jak wysoko są w top 10, ale obaj są w top 10. No i masz gościa, który w momentach kryzysu Doc Rivers wywołuje jego numer i on przychodzi i daje ci punkty. Zazwyczaj ci daje punkty. Ewentualnie mogłem się zastanawiać nad jego kolegą Montresem Harrellem, który z kolei daje energię i trochę takiego szaleństwa, pozytywnego szaleństwa. No ale Lou Williams, też miałem okazję go widzieć z bliska i to jest naprawdę poezja w ruchu. No, czasem ci się wydaje, no bo Lou Williams też już ma swoje lata, nigdy nie był najszybszym koszykarzem na parkiecie, ale w ogóle to, jak inteligentnie gra, jak kreuje sobie pozycję, żeby być tam, gdzie chce być, żeby oddać rzut w taki sposób, jak chce oddać i już myślisz, że przeczytał go obrońca, że zaraz wyjdzie z ręką. Tak, on wychodzi z ręką, ale Williams i tak znajduje drogę, żeby wypuścić piłkę, a piłka trafia do kosza. No, świetnie się go ogląda, statystyki to potwierdzają. Ja stawiam na niego. A ja stawiam na Harrella. Bardzo proszę. Bo jakoś, wiesz co, twój pierwszy głos, który się pokrywa, Karol, właśnie, u mnie żaden jeszcze. Ja chyba nie wiem, wolę takich koszykarzy, wiesz, jakaś energia w post, to jest to, zgadzam się z tym, że Lou Williams to może być taka równoległa nagroda, to może być jedna nagroda dla pary zawodników, to zwykle byłoby to się fajnie, nie dzieje, ale działo się w niektórymi nagrodami. Natomiast zastanawiam się, wiadomo, no, wyniki Clippers to jest nieba, a ziemia i ta nagroda też no uwydatnia tego zawodnika dzięki temu, co się dzieje, dzięki tej obronie, znaczy tej jego występom z ławki w jego drużynie. Ale Derrick Rose bardzo by mi tam pasował, Karol. Tylko wiadomo, Detroit idzie tam, gdzie idzie, a Derrick Rose po prostu się przepoczwarzył w takiego weterana, co rzuca 2 dychy z ławki i wygrywa meczyki sobie rzucikami w ostatnich sekundkach. Musiałem. Jesteś Karol? Cały czas, zgadzam się, oczywiście. Ale nie wiem, czy to nie za mało, ale ja bym na niego stawiał. Chyba, że jest jeszcze jakiś. Podpisuję się pod tym. No i niepopularny jeszcze pick mam. No. Davis Bertans. A, tak, oczywiście, ja mam go wyróżniony. Bo na Schroedera to bym nie liczył w tej nagrodzie. Ale mimo wszystko też mógłby się tam znaleźć. Teraz co, mamy największy postęp, Karol. Kto poczynił według ciebie największy postęp?
taki knypek, no może nie knypek, z Charlotte Hornets, Devonte Graham. O, cieszę się, że mamy to samo. Słuchaj, zastanawiałem się też nad Ingramem, bo Ingram poczynił duży postęp, ale to też no jest i pytanie. Mam jeszcze, nie? Mam jak najbardziej, Spencer Dinwiddie, Fred VanVleet, ale tak sobie myślę, czy nie o takie historie właśnie nam chodzi, jeśli chodzi o właśnie tę nagrodę. Gracza, który poczynił największe postępy. Gość, który w tamtym sezonie grał śladowo, gość, który w tamtym sezonie wydawało się, że nie umie grać w koszykówkę, a tu jest taki skok jakościowy. Zobacz, z niecałych 5 punktów wskoczył na prawie 20. I w ogóle ile już ma meczów teraz takich z 20 plus i przecież miał ostatnio 40 punktów rzucił. No, to w ogóle podróż, jaką wykonał z zeszłego sezonu, a teraz to jest rzecz, która to chyba się nikomu nie śniła, no bo przecież przed sezonem nikt go nie miał nawet tam w drugim zdaniu, jeśli chodzi o ludzi, którzy mogą to zrobić. Zgadza się, ja mam ten sam typ. Poza tym, wiesz, to nie jest jakaś systemowa koszykówka. Tu wszystko jest takie flash i, wiesz, rzucę sobie w końcówce. Charlotte nie jest najgorsze w tych końcówkach, o ile do nich doprowadza. To jest naprawdę dobra rzecz. No właśnie, i chodzi o to, że zobacz, Charlotte Hornets pewnie nie wejdą do playoffów, ale nie są tragiczni, nie są tragiczni, nie wyglądają źle. No, ale wiesz, nie wyglądasz źle, a jesteś tam, gdzie na przykład Wizards, no. Bo naprawdę Wizards, to nie jest tak, że na, nie wiem, po pół litra można ich oglądać. Naprawdę można oglądać Wizards. Serio. Tak, ja nie wiem, czy to się lepiej nie ogląda niż wtedy, jak nie wchodzili do playoffów. Bill sobie sam ze wszystkim radzi, jest przepięknie. A wracając do Bertansa, bo tam się pojawiają głosy, że w związku z jego dobrą grą będzie wielu chętnych na jego usługi. To rzeczywiście jak najbardziej tak powinno być. Tylko, że jeśli Wizards się odbudowują, a się odbudowują, bo przecież namówili Billa, żeby został, więc czymś go przekonali, to moim zdaniem powinni zrobić wszystko, żeby Bertansa zatrzymać. Bo zobacz, on ci ułatwia grę, jakąkolwiek grę, jakiejkolwiek gry byś, jakiejkolwiek filozofii byś nie wymyślił, to Bertans ci pasuje wszędzie. I moim zdaniem San Antonio zrobił wielki błąd, że go puścili. Czy przydałby się w Lakers? Jak najbardziej. Przydałby się w Bostonie? Jak najbardziej. Taki gość to jest złoto w dzisiejszej koszykówce. No zgadza się, no i to też widać, że w ogóle tam też powrót Tomasa, no ale taki nie mówię powrót, bo gra już od jakiegoś czasu, tylko mówię o takim powrocie na 20 punktów i on sobie robi niektóre rzeczy, które robił w Kings. Także to jest też dobra sprawa i kto wierzy, jakby tam jeszcze Karol czegoś nie dołożyć albo wrócił szybciej Wall, co jest pewnie możliwe, to Wizards naprawdę byliby w końcu fajni do oglądania. Pewnie by się poobrażali na siebie jak zwykle, ale to byłoby naprawdę ciekawe. To co nam zostaje, Karol, teraz? To zostaje nam najpiękniejszy, najlepsiejszy zawodnik tych dwóch miesięcy gry. Kto jest ten najpiękniejszy, Karol? Grecki Freak. Tak? Jest najpiękniejszy? Nie wiem, czy najpiękniejszy, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie pamiętam przy jakiej okazji. Bo też, no wiadomo, no musisz o LeBronie pomyśleć, ale LeBron ma obok siebie zawodnika, który jest, lekko mówiąc, w top 7, żeby nie wywoływać dyskusji, a może nawet i wyżej. Myślę, że w top 5 jest spokojnie. No mówię, wiesz, mówię w top 7, żeby nie wywoływać dyskusji, bo jak przed sezonem mówiłem, że AD jest w top 7, to powiedz mi, kto jest, kto nie. No, Karol, to jest pewne jak techno w trendzie. No. No to właśnie, no to teraz już wiesz, więc nie mówię ty, tylko drogi internecie, teraz już wiesz, więc nie trzeba było się pienić. A Janis takiego kogoś nie ma, bo Middleton to jest top 20, to jest dla niego komplement, żeby powiedzieć o nim, że jest top 20, a plus całą grupę zawodników takich, no powiedzmy, średnich, solidnych, ale nie jakichś wybitnych. I fakt, że Milwaukee ma tam, powiedzmy, najlepszy, czy drugi najlepszy, czy wspólnie najlepszy z Lakersami bilans, no to jest to w 80% to jest Janis, czy może nawet więcej. I zobacz, no po pierwsze są wyniki drużyny, po drugie są indywidualne statystyki, no i tyle, no. Ja mam tutaj greckiego freaka. A ja mam jak zwykle problem, bo faktycznie Antetokounmpo to jest taka postać, którą no, wymieniasz w tym pierwszym rzędzie, bo wiesz, jego się fajnie ogląda, to wszystko wygląda przecudownie. Nawet jak nie zdajesz sobie sprawy za specjalnie, co on robi w obronie, to widzisz i po prostu się cieszysz. Natomiast wydaje mi się, że gdyby to jakoś tak głębiej jakoś tak wykopać w Los Angeles, to myślę, że to, że mam gdzieś zapisane, poczekaj. LeBron James notuje najwięcej asyst, pierwszy raz powyżej 10, pierwszy raz w swojej karierze. Mhm, to prawda. A gra
najmniej minut od zawsze w swojej karierze. Od przedwojny. Od przedwojny. On za młody na Heroda jest w dalszym ciągu. Faktycznie kuleją na tym inne rzeczy, jak jakaś tam skuteczność, mniej zdobywanych punktów, pierwszy raz tam od 5 lat. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że jego wpływ na grę Lakers jest znacznie większy niż wpływ Antka na Milwaukee. Bo ja wiem, że Antek jest wszystkim Milwaukee, ale nawet jeśli LeBron nie odzwierciedla tego w tym wieku, dodatkowo w tym wieku, to jest gwóźdź programu, w tym wieku, to dzięki niemu dzieją się rzeczy. On przestał olewać grę, zaczął grać po prostu. A to, że sposób gry składa się w tak radosny sposób, że można sobie popodawać pod nogami i pohasać, to jest inna sprawa. Ale mimo wszystko myślę, że na tą nagrodę by zasługiwał za tą 1/3 sezonu. Podpisuję się pod tym. Zgadzam się z tym, co mówisz. I też przy okazji chciałem się odnieść, bo czytałem gdzieś tam w internecie przez jakimś tam ostatnio, że ludzie mają wyżej AD nad LeBronem właśnie w konwersacji o MVP. Moim zdaniem to jest bzdura. Bo gdyby to jest grzech. Karol, to jest grzech. To jest jak wyrzucenie chleba, stary. To jest jak wyrzucenie chleba do śmietnika. Tak, to jest grzech, to jest bzdura, you name it. Tylko, że zobacz, wyjmujesz LeBrona z tej drużyny i wsadzasz i zostawiasz samego AD i my już widzieliśmy te rzeczy, widzieliśmy takie drużyny i te drużyny nie szły nigdzie, bo AD chyba w swojej historii, w swojej karierze tylko raz playoff grał, jeśli się nie mylę. A jeśli ktoś w kontrze podaje przykład LeBrona z zeszłego sezonu, no to jest, wiesz, to jest wypadek przy pracy, to jest wyjątek, który potwierdzał regułę, bo przez tyle lat LeBron brał ciebie, to znaczy ciebie, no ciebie i mnie, takich ludzi z przystanku autobusowego, brał ich do finałów, nawet i w tym takim niedocenianym wschodzie, a że w zeszłym roku dostał kontuzję, a później wrócił i podjął biznesową decyzję, żeby za wszelką cenę się nie zniszczyć i nie zrobić tego 8 miejsca i nie dostać w 4 meczach od Warriors, to postanowił sobie olać końcówkę sezonu, czy zrobił dobrze, czy zrobił źle, to historia oceni. Ale jeśli ktoś stawia AD ponad LeBronem na tym etapie sezonu, no to chyba... To nie wiem. To się ja się z tym... Chciałem powiedzieć, że się nie zna na koszykówce, ale może się zna. Ja też, ale mam taką też teorię, że tak zaczynam się zastanawiać, czy ja może się nie znam albo nie znam, ale wiesz, jakby tak głębiej iść, to Anthony Davis bez osoby, która w jakiś sposób potrafi mu nawet te 20 metrów od kosza podać dobrze piłkę, żeby on coś tam zaczął robić, sobie nawet minął kogoś, rzucił z pół dystansu albo wszedł pod kosz na wsad, to potrzebuje osoby, która go wykreuje. No jak najbardziej. Nie weźmie od połowy piłki i tak jak Antek zacznie się bawić z ludźmi. Potrzebuje tylko jednej zasłony, może drugiej ścinającej gdzieś tam przy osobistych, żeby było łatwiej i trudno. Jakoś to będzie w tej ofensywie. No, a poza tym bycie liderem w drużynie NBA, w drużynie wygrywającej, to nie jest taka prosta rzecz. Już Kyrie Irving się o tym przekonał. A nie każdy może być taki jak Kawhi, że przyjdziesz, nic nie powiesz, a zrobisz na boisku robotę. No nie każdy taki jest. Poza tym też nie ujmując, Anthony Davis zyskuje wiele na tym, że jak przyjeżdżasz do Los Angeles albo Lakersi przyjeżdżają do ciebie, to masz taki trochę koszmarny dylemat. Kogo mam bardziej pokryć? Ja nie mam dwóch takich osób w obronie, albo nikogo nie mam w obronie i daję tego, kto najmniej coś psoci w niej, daję na LeBrona. A tymczasem AD ma jakąś parówkę albo mismatch, który ma 80 centymetrów zapasu, no i AD sobie jaja robi z niego. No. Nie, no jasne, niczego nie ujmując AD, bo AD gra fantastyczny sezon, to jak najbardziej. Ale ja daję też Antkowi MVP, no to też byłby grzech. Patrzę, Karol, nie powiedzieliśmy nigdzie o Joelu Embidzie, bo po prawej jest to, co robiliśmy przed sezonem, a po lewej to jest właśnie nasze o. No ale słuchaj, no, czy to jest nasza wina? Ja miałem uzasadnione... Znaczy wiesz, Doc Rivers gdzieś w tej dyskusji będzie na temat trenera. Rudy Gobert może też gdzieś wróci. Terry Rozier nie wiem, czy wróci, ale Spencer Dzyndzel jako 6 gracz też gdzieś tam może się kołysać. Mhm. Więc chyba tak bardzo się nie pomyliliśmy, tylko z tym Embiidem smutek trochę, no, że ja stawiałem, że na przykład Steph Curry będzie MVP. Byliśmy trzeźwi absolutnie wtedy. No i co właśnie z tym Embiidem, bo ci przerwałem. A co z tym Embiidem? Nie, no to niech on sam na siebie będzie miał żal do siebie, a nie my, że do niego głosowaliśmy. No ja miałem przesłanki ku temu, żeby uważać, że Philadelphia zajdzie wysoko, a Embiid zagra fantastyczny sezon, no bo czego mu brakuje? Brakuje mu tylko zdrowia, bo w zeszłym roku liczby były na wysokim poziomie. Więc w zasadzie, żeby być wysoko w tej konwersacji, potrzebował tylko wygranych.
dołączyłeś Ala Horforda. No wiadomo, czy Jimmy Butler, możesz dyskutować, czy dużo na tym straciłem, no, ale Josh Richardson przyszedł. No i no wiesz, no sezon się jeszcze nie skończył, jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie, może Joel Embiid jeszcze przypuści atak na MVP, zobaczymy. Dobrze, zanim pojawią się pytanka, to ja bym chciał, Karol, poruszyć dwa tematy. Jeden temat taki, no bo najlepsze drużyny, Karol, no to możemy trzy wymienić takie i możemy rozmawiać o tym całą noc. Ale kto, Karol, na tobie wywarł takie najgorsze wrażenie w tym sezonie przez te 30%? Jeśli chodzi o drużyny czy zawodników? O drużyny. Ja nie mówię o gówno sytuacjach w Nowym Jorku, bo to trzeba współczuć, a nie śmiać się z tego. Ale o takich, wiesz, czysto sportowych, że masz i nagle dupa, bo ostatnio pojawiła się jakaś no, informacja na temat pewnego zawodnika i będę pił do tej drużyny właśnie, bo to jest chyba ta drużyna, która jest najgorsza. I no, słuchaj, Bydlak no, z Hollywood, tutaj pewnie będziemy gadać o Orlando. No. Drużyny, które brzydko wyglądają w meczach, no to jest na pewno Cleveland. Kto jeszcze brzydko wygląda w meczach? Chicago czasami wygląda, no, znaczy czasami, często wygląda brzydko. Ale to jest tak uzasadniona grupa, Karol. Uzasadniona czym? No, że inwalidztwem w jakimś sposób, organizacji, no, trenerem, no, nie no, można no, się śmiać. No to słuchaj, no Cleveland grają brzydką koszykówkę, taką no jak chłopaki z jakiejś tam Ligi Wiatrów, no idźcie i sobie pograjcie. A ekstra grają chłopaki z Ligi Wiatrów. No więc właśnie, no nie obrażając nikogo z Ligi Wiatrów. Nieładnie. Cleveland. Słuchaj, Pelikany nie, bo Pelikany mają, zobacz, 6-22, przegrali ostatnich 13 meczów, ale tam nie ma jakiejś patologii. Moim zdaniem nie ma tam patologii, bo to no, a oni nie są... to nie jest patologia, wychodzący no, sobie tak. Właśnie, no, może właśnie o to chodzi, że trzeba Gentry'ego wymienić, bo już mówiliśmy o tym, że Gentry to jest gość. Jeśli Gentry'emu dasz ludzi, którzy grają to, co on lubi grać, to on ci wygra 55 meczów. To jest mój najgorszy trener właśnie. Tak, a jeśli mu nie dasz ludzi, którzy nie będą grać tego, co on lubi, bo on nie ustawi taktyki pod ludzi, on będzie chciał ludzi ustawiać pod swoją filozofię, którą ma od lat tam 45. No może i on jest do wymiany, ja tego nie wiem, ale no ja nie mam nowego Orlanu, dlatego że moim zdaniem tam się nie dzieją patologiczne rzeczy. San Antonio możesz pomyśleć, jeśli chodzi o wynik, ale zobacz, to są tylko dwa mecze od playoffów, no bo ta siódme, ósme, szóste miejsce to się trochę spłyci w tym roku na zachodzie. Może jeszcze San Antonio nie jest pogrzebane. Tym bardziej, że najgorsze jest to, że widzisz, oni w ostatnich latach wygrywali z kim mieli wygrać, chodzi mi o drużyny minusowe, a z drużynami plusowymi toczyli walkę i to było zawsze piękne w San Antonio, bo przychodzili i z takimi Warriorsami wygrywali na wyjeździe z KD, przyjeżdżali do takich Rockets i wygrywali z nimi, a teraz jest tak, że oni czasami wygrywają, na przykład z Clippersami wygrali, na przykład z Rakietami wygrali, ale najgorzej, że przegrywają z minusowymi drużynami, ale jakbyś odjął tych parę meczów, bo to jest raptem, wiesz, 16, 10-16, to wygrywa 3 mecze, jest na 50%. Nie wiem, kogo mogę mieć oprócz Cleveland. Mnie tam jakoś tak aż tak bardzo nie jakoś nie super nie zawodzą, nie kolą w oczy. No wiesz, no Chicago... Mnie jazz boli. Jazz wiadomo, że trochę boli, ale to jest... Jak bardzo to boli. No bo jazz od trzech ostatnich lat, licząc razem z tym sezonem, mają słaby początek sezonu. Teraz nowi ludzie, Conley, który nigdy nie grał w tym systemie, Conley, który jest nie do końca zdrowy, bo patrz, nie grał parę meczów ze względu na ten uraz mięśnia. No wróci. I właśnie, no puści teraz więcej spotkań. I pogorszył sobie ten sam mięsień. No. Ciekawe, na ile to jest kwestia zgrania, na ile to jest kwestia może przeszacowania pewnych ludzi, pewnych ruchów, ale to już, no, jakoś, masz rację, trochę z Utah tak, ale żeby ich od razu stawiać w gronie takich patusów, to też nie do końca, chociaż ten mecz z Toronto, który widziałem na żywo, to był naprawdę patokoszykówka. No, a jeszcze, że oni tam chyba są na minusie zespołami ze wschodniej konferencji, tak. Co nie urągając dla zespołu, który aspiruje o play-offy, nie powinno być wyczynem z zachodu. Słuchaj, drużyny. Kim byś nie był, to jak przegrywasz 40 do przerwy, to jest naprawdę wyczyn w NBA. No i tam 40 możesz przegrywać, jak jest 80 do 40, a nie zdobywasz 15 punktów. No to właśnie o to chodzi. To jest żałosne. No ale ja to żałuję. No, ten zespół zawsze miał być lepszy, ma te czkawki, takie słabe starty, ale to Donovan Mitchell chyba tam długo miejsca nie zagrzeje. Dobrze, Karol, to w takim razie... A, Luka Doncic, myślisz, że co? Po pierwsze, czy medycyna amerykańska jest aż tak dobra, że on tak szybko wróci? Czy ja nie widziałem tego, co widział cały świat? Nie, wiesz co ci powiem? Że czasem na powtórkach
skręcenie kostki wygląda gorzej. Jezus Maria. Rzeczywiście jest tak, bo to wygląda jakby ta stopa miała odpaść. Słuchaj, ty nigdy nie widziałeś na wideo, jak twoja skręcona kostka wygląda. Ja swojej też nie widziałem. Może wygląda podobnie. Nie, tak, ale to tam człowieku, no to kąt prosty się zrobił. Nie, no właśnie, to nie wyglądało dobrze. No, ale skoro... Słuchaj, no szczęście w nieszczęściu jest takie, że to nie jest żaden tam ACL, że to nie jest żaden tam, nie wiem co, coś innego równie groźnego. Skręcona kostka, no to jest takie trochę, chcę powiedzieć podchwytliwe, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to jest no niby tylko skręcona kostka, ale czasami ci zajmie tydzień, a czasami ci zajmie miesiąc. Tak jak De'Aaron Fox na przykład, no ile nie grał, parę tygodni teraz wrócił dopiero ostatnio ze skręconą kostką. No to jest dobry chłopak, on tam dużo grał na konsoli w domu, szybko się zregenerował i bardzo dobrze. Niby tylko kostka, jednak no, od niej wiele zależy. Sam wiesz, jak to jest, jak wracasz i nie masz tej pełnej mobilności, tych zwrotów nie możesz robić i wszystkiego. No, doskonale wiem, jak to jest, mając paręnaście milionów na koncie i mieć skręconą kostkę teraz, doskonale wiem. Nie będę strzelał, kiedy wróci, ale no, wróci jak wróci, to cieszmy się, że to jest tylko kostka, a nie coś zerwanego. Dobrze. Chciałbyś, Karol, te piątki powymieniać, czy niespecjalnie? Bo jak coś, to pytanka zrobimy i tutaj będzie chyba coś Orlando w końcu. Nie musimy, jak ty nie masz, bo ja sobie tak wstępnie... Ja mogę rzucić. No dobrze, no to bardzo proszę. Moja to pierwsza... ty mów swoje, ja powiem, czy mi się coś pokrywa, czy nie i dobrze. Wtedy będzie. Moja All-NBA First Team na ten moment sezonu, to jest tak. Tak trochę zamieszałem, no ale rozgrywający Luka Doncic, rzucający Harden, mały skrzydłowy LeBron James, duży skrzydłowy Antetokounmpo, na środku Karl-Anthony Towns. No to ja bym, chociaż może, nie... No bo słuchaj, zastanawiam się nad zrzuceniem Townsa i wprowadzeniem AD do tego składu mimo wszystko. No i właśnie, ja też o tym myślałem, ale AD jest czwórką i chciałem uwzględnić, no bo AD gra super sezon, gra sezon w konwersacji o MVP i wrzucić go w taki skład, no ale no nie jest centrem i nie gra na centrze i no i tylko tyle, no. To ja w drugą tak zaimprowizuję i to będzie właśnie AD, będzie Bradley Beal, który jest w ogóle kompletnie poniżej radaru dla wszystkich ludzi. Tak. To można oglądać. Mhm. Gdyby Trae Young się nie połamał wtedy, to by był w tej drugiej piątce. Ale nie wiem, czy to nie jest za mało, więc w tym miejscu będzie Pascal Siakam, który on tak trochę skrobiał tą pierwszą, to już trzech. No, niech będzie Kemba Walker. To czterech, tak? Chyba. I teraz kogoś wysokiego w miarę by się przydało. No. No i tutaj mam problem, bo przydałoby się kilku wyróżnić. I mój wybór pada między Brandonem Ingramem a Jimmy Butlerem. Aha. Tak bym to widział. Dobrze, ja mam dwóch z tej piątki, którą ty wymieniłeś. Ja mam tak, na środku mam Drummonda, później mam AD. O, zapomniałem o nim, kurde. No to może zmienić, jak chcesz. No tak, mam Drummond, AD, później mam Kawhia, później mam Bradleya Beala i na rozegraniu mam Damiana Lillarda. No nad Lillardem też myślałem, ale to jest drużyna Melo już. To już jest przesądzone, Karol. Może. Damian Lillard jest... Ja to widzę w wakacje. Damian Lillard jest niepotrzebny. Melo odzyskał siły. Popatrzcie na Rose'a. Ja to widzę, Karol, w nagłówkach. Widzę. Dobrze, Karol. Czas na pytanka. A trzecia piątka? A trzecią masz jeszcze? No mam i trzecią. Jezus Maria. To ile ty masz wolnego czasu? Ale dobrze, zróbmy trzecią. Poczekaj, tylko ja sobie listę zawodników zamknąłem. Ale już to naprawiam. Czekaj, gdzie to miałem. O. Dobra, to wymieniaj swoją. Może coś będę dobrze miał. Na środku Joel Embiid, później mam Siakama, później mam Jimmy'ego Butlera, dalej mam Devina Bookera, a na rozegranie mam Trae Young łamany przez Kemba Walker. Jeszcze się zastanawiam. No to ja wymieniłem te nazwiska, to można przeszachować. A, bardzo proszę. Bardzo proszę. A debiutantów piątkę, Karol, masz? Nie. A, widzisz. Ale to chyba trudno byłoby takich pięciu, że na pewno pięciu wybrać. Bo część by tak się przenikała jak Siakam. Nie wiem, dlaczego u ciebie, Karol, tak nisko Siakam jest. Przecież to jest skandal takiego homersa jak ty, żeby twój zawodnik
No widzisz, a może jednak nie. No słuchaj, no miałem go na czwórce, no to nie będziesz miał go ponad Janisem i nie będziesz miał go ponad AD, dlatego automatycznie musi być trzeciej piątce, skoro gra na czwórce. Prosta matematyka. No niby tak, ale spodziewałem się więcej homerstwa, szczerze mówiąc. No ale to widzisz. Też dobrze. Walczysz z tym, Karol. Bardzo mi się to podoba. Znaczy nie walczę. Dobra, czas na pytanka. Karol, jakieś wcześniej były pytanka, ja muszę to przewinąć, więc pierwsze poleci to ostatnie, czyli Łukasz Chylewski, kto pójdzie pierwszy w wymianach? Wszyscy modlą się w mojej okolicy, żeby to był Boylen, żeby go wymienili za, nie wiem, za opona od stara, za cokolwiek. Krem do golenia. Tak, niech ten krem do golenia trenuje tych chłopaków. Trudno, symbolicznie. Facet przebrany za Czubaka, nie wiem, ktokolwiek byłby lepszy niż ten przecudowny. A tak poważnie to... Kevin Love, ja myślę. Kto, co? Kevin Love. Myślisz, że już teraz, tak? No myślę, słuchaj, no są znaki na niebie i ziemi i na parkiecie, że Love nie chce być w tej drużynie. No tak, no, Thompson też nie chce, bo krzyczy na trenera już. Co zresztą jest przecież jak najbardziej logiczne, że nie chce być. Teraz jest kwestia, kto łyknie kontrakt Love'a. Kontrakt nie jest mały, ale też nie jest tragiczny, bo tam są jeszcze, powiedzmy, no nie powiedzmy, to możemy sprawdzić, ale z tego co pamiętam, chyba 3 lata. 3 lata po 30, drogi panie, za rok. No to nie jest mało, ale to też nie jest nic tragicznego. Jak sobie ściągniesz Love'a i cena, myślę, że cena za niego nie będzie też jakaś super wygórowana, czyli pewnie jakiś tam, powiedzmy, schodzący kontrakt lub 2 plus jakiś tam wybór, może nawet nie w pierwszej rundzie. Spokojnie to jest cena do łyknięcia przez no, kogoś, kto go chce. Ja się zgadzam, tylko wiesz, ludzie, znaczy bardzo słusznie, to by była też kolejna świetna historia na przyszły sezon, może na ten jeszcze, ale wiesz, Kevin Love na zasadach Carmelo Antonego idzie gdzieś do drużyny i ładuje te 5 trójek w meczu, robi coś istotnego w playoffach, broni, bo też dało się to obejrzeć od czasu do czasu. Kontuzje mu nie krzyżują planów i tak dalej, ale wydaje mi się, że Cleveland chyba powinni poczekać do zamknięcia tego okna transferowego. Teraz wiesz, widać, że są ostrożni, dwa, może nie ma takich towarów na rynku transferowym, którymi wszyscy chcieliby być zainteresowani, bo kogoś na gwałt potrzebują. Są drużyny jak Thunder, które zastanawiają się nad tym, może jednak to nie jest taki najgłupszy pomysł, skoro wygrywamy czasem, to coś tam podziałajmy, nie rozbijajmy składu, nie pozbywajmy się Chrisa Paula. Wiesz, jakiś Adams jest nie do ruszenia. Takie tam. Znaczy to jest abstrakcja, wiadomo. Ale wydaje mi się, że to może stać się coś w Orlando Magic. I twarzą tej wymiany może być Aaron Gordon, bo chyba się już skończyło czekanko na to, aż Aaron Gordon będzie Blake'iem Griffinem, bo to chyba tego poziomu były oczekiwania, albo kimś lepszym. Póki co, sobie nie mówić, Karol, no Aaron Gordon jest graczem, który jest potrzebny, ale jak masz mecze, kiedy Fournier jest 3 poziomy nad nim, a ten chłopak jest tak atletyczny i tak wybiegany, że on powinien naprawdę grać jak Blake Griffin, kiedy przychodził do NBA te 10 lat temu. To prawda, bo oczekiwania wobec Gordona były takie, że to jest człowiek, z którym idziesz do playoffów. Nie wiem, czy na mistrzostwo, to jest dalsza dyskusja, ale że idziesz z nim spokojnie do playoffów. A tu się okazuje, że z nim, jako jedynką, dwójką, czy tam powiedzmy trójką, no bo masz Fourniera, Vucevicia i jego, niekoniecznie idziesz do playoffów, musisz o te playoffy walczyć, to jest problem. Właśnie zerkam na statystyki, no i to nie jest za dobry obraz. Chyba po raz ostatni tak słabo grał podczas sezonu debiutanckiego. 5 lat temu. No, 4. Tylko też pytanie, Karol, co Orlando chciałoby w zamian i kogo mogliby nakręcić, że słuchajcie, wiecie co? Może się wymieńmy, bo ten DeRozan by chciałby tu grać na przykład. No słuchaj, jeżeli San Antonio na to pójdzie, jeżeli Orlando na to pójdzie, to jest taki, wiesz, to jest jak ta srebrna taśma na pękniętą rurę. W dalszej perspektywie musisz wymienić rurę. A jeżeli chcesz koniecznie wejść do playoffów kosztem przyszłości, kosztem salary cap, no to może, nie wiem, sprowadź sobie DeRozana za Bambę, za Isaaca, za, nie wiem, tam kogoś jeszcze. Bambę Bambę trzeba hodować. Bambę to ty szanuj, ale no żeby wejść do playoffów, no czy DeRozan dałby ci playoffy, no powiedzmy Fournier, Vucevic,
DeRozan i Gordon, no to jeśli ten skład nie zrobi w playoffów, no to nie wiem, kto zrobi w Orlando playoffy. No to ja myślę, że to by była taka doraźna pomoc, żeby zrobić playoffy w Orlando, których w Orlando no, w zeszłym roku były, ale od wielu lat nie było. Jeżeli na to pójdą, a San Antonio będzie chciało pójść w młodość, może, jak dla mnie, no to jest, wiesz, polityka krótkowzroczna, ale kto wie, no już nie takie rzeczy widzieliśmy w transferach. Poczekaj, bo to też było para pytanie, ale związane ze sprawą od Igora Wudarczyka. Kto waszym zdaniem powinien trafić do Portland? Love z długim kontraktem i niepewną formą? Czy może Aldridge, który ma fajniejszy, krótszy kontrakt? Może grać na centrze, ale strasznie dołuje. A może w obronie? A może zostawić tak, jak jest i dać pograć Melo, czekając na Nurkicia i Collinsa? No Portland musi się wzmocnić, jeżeli chce coś osiągnąć w tym sezonie. Ale to jest, Karol, kolejne wzmocnienie. No. Oni się wzmacniają i wzmacniają tych ludzi. Sprowadzali. No tak, no bo oni zrobili w lecie 3 kroki do tyłu, a potem zrobili krok do przodu, czyli są 2 do tyłu, no bo sprowadzenie Whiteside'a to nie jest żadne wzmocnienie, a stracili 2 porządnych skrzydłowych, nie tam jakieś wielkie nazwiska, ale Harkless i Amino to byli goście, którzy no poniżej pewnego poziomu nie schodzili i dobrze kryli skrzydła. Skrzydła w dzisiejszej NBA to jest, no, to jest podstawa wszystkiego, bo zazwyczaj dobrzy ludzie są ustawiani na skrzydłach. No i... wiesz, no walczysz teraz o playoffy, czy Melo ci da playoffy, to nie wiem, ale no trzeba by było zrobić jakąś nadwyżkę nad Whitesidem. Tak, który może znowu się okazać, że naobiecywał mi bajek i też nie wypali, bo liczyłem, że jakaś będzie odmiana, no. No. Ale jego obecność też, to nie jest najgorszy pomysł, no. Tylko to jest trochę tak jak z Aaronem Gordonem, bo tu Igor też pytał o to, czy powinni go się pozbywać Magic. To jest tak, że ta drużyna powinna zadecydować, kim chce być, bo w przypadku i Portland, i Orlando ten kierunek, no wiadomo, to są 2 różne kierunki. Jedni chcą być w playoffach na dłużej, a jedni już nie chcą być dzieckiem drugiej rundy. I to jest też taki kierunek, że Portland próbuje na siłę tutaj, o, też z tym Melo udało się fenomenalnie, ale co gdyby się nie udało? Przecież to byłaby seria przegranych spotkań, które mogłyby zaciążyć na tym, czy Portland naprawdę będą w playoffach, bo wiedząc o tym, co się działo z Lillardem i tak dalej, no też z McCollumem trochę, to też nie byłoby wesoło i to był trochę lekki cud. No a Blazers teraz, no, mając podpisanych McColluma i Lillarda na wieloletnie kontrakty, oni są teraz all in, oni są w takim, mają mode wygrywania, oni muszą teraz chcieć wygrywać, no bo nie możesz tankować z takimi kontraktami, nie możesz się oszczędzać, bo ludzie są, mówię o McCollumie i Lillardzie, już w swoim prime, albo już nawet Lillard już może nawet i wiesz, no już jest na tej górce, ale może już na szlaku schodzącym. No, no nie masz czasu, nie masz na co czekać, musisz się wzmacniać i jeżeli trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, no to musisz to zrobić. A wracając do Orlando, no jeśli nie rzucasz, nie bronisz, no bronić trochę bronią, no bo w blokach chyba są w czołówce, w stratach też nie najgorzej, ale w punktach są w najgorszej dwójce, trójce, nie pamiętam, nie mam tego przed sobą, w NBA i mają kłopoty z większością kategorii statystycznych, to nie ma co myśleć o playoffach i trzeba coś tu zmienić. No jeśli Evan Fournier jest twoim najlepszym strzelcem, no to spoko, tylko z Terencem Rossem niespecjalnie dużo zrobią w playoffach dla ciebie. Do Terensa Rossa powinien być sprowadzony jakiś Filip, żebyśmy mieli backcourt Terence i Filip. W Toronto. Kiedyś mogliby to zrobić taki żart. Że w Toronto. Dobra, czekaj, następne pytanie. Też Igor wspominał o Drummond Turner w Dallas. Powell wygląda z Luką dobrze na boisku, więc ma jakąś wartość. Lee jako worek z kasą jest jeszcze team w gazie, trochę szkoda byłoby się pozbyć. Właśnie, i to jest bardzo ciekawe pytanie, jeśli chodzi o to, który z tych zawodników naprawdę jest zawodnikiem w momencie, kiedy Luki nie ma na boisku. Porzingis tam jest więcej sił witalnych, jak nie ma Luki. Ale super zaimponował w meczu z Milwaukee. No. Także wydaje mi się, że to też ciekawy eksperyment, kto jest kim tam, kiedy go nie będzie. I to też pomoże pewnie w tym, jak Luka wróci, bo to też jest ważne, żeby wspomnieć, bo niby ta kontuzja wyglądała strasznie i może jest straszna, to wydaje mi się, że na Luce to jak po karczce, bo on w zasadzie nie jest szybki, nie bazuje na szybkości. Coś go tam będzie bolało, ale to nie jest tak, że będzie od razu gorzej w ruchach, wydaje mi się. No w robieniu 360 nie będzie mu przeszkadzać, bo nie robi 360.
No właśnie. A poza tym ja nie pamiętam. Miał jakąś historię kontuzji? Może to pierwszy taki poważny uraz? I... Raczej nie. Dobra, czekaj, lecę dalej. Jestem na 8 godzinie podcastu. Może nie, tak sobie myślę teraz, może nie jakiś wielki kontuzji, ale drugą część tamtego sezonu swojego debiutanckiego to miał takich drobnych urazów kilka i tak one go minimalnie spowolniły. Ale jakichś wielkich rzeczy to raczej nie. Czekaj, szukam jakiegoś pytania. Kto pójdzie pierwszy w wymianach, to pytał Łukasz. A Łukasz jeszcze pytał, czy włączenie do G-League drużyny z Meksyku otworzy drogę ekspansji NBA na południe? Czy waszym zdaniem kiedyś będzie w NBA jakaś drużyna spoza USA, Kanady? Jeśli chodzi o Kanadę, to wydaje mi się, że Vancouver ma spore szanse. Gdzieś, nie wiem, tak. W tej dekadzie. Szanse, ale, że... No. Że przerywam. Pytanie, czy zamknie drogę? Znaczy, no, jakie było pytanie? Czy otworzy... czy otworzy drogę? No na pewno jej nie zamknie. No NBA tutaj otwiera drużynę G League w New Mexico, tak? Czy nie w New Mexico, źle powiedziałem. W Meksyku, jak się miasto nazywa? Mexico City? Nie wiem. Mexico City, sorry. Tak, Mexico City. No i zbadają teren, zbadają grunt pod wiele rzeczy. Tak jak zobacz te takie mecze w Londynie. Musisz być dogadany z lokalnymi telewizjami. Musisz kartelami. Kartelami. Musisz się obracać w obrębie prawa obowiązującego w danym kraju. I NBA sobie przetestuje grunt mało inwazyjnie na bazie G League, bo jak tam coś się nie uda, to zwijasz drużynę i się zabierasz, bo rozszerzać NBA o 31 drużynę, no to już jest wielkie przedsięwzięcie. A jeśli się okaże, że pieniądze są, że się pieniądze zgadzają, to na pewno będzie to dobry grunt do rozmawiania o tym, ale droga jest moim zdaniem dosyć długa, dlatego że 15 drużyn w jednej konferencji i 15 w drugiej to jest format, który się sprawdza. I jeśli rozmawiamy o skróceniu sezonu i dołączeniu jeszcze innej drużyny, to będzie, wiesz, no, skrócić sezon to jest jedna trudność, a skrócić sezon mając 31 drużyn to jest jeszcze większa trudność, więc jeśli poszerzać to o dwie, wtedy byłoby po 16 drużyn w obu konferencjach, wtedy byśmy mogli jakoś tam płynnie matematycznie to skrócić, no ale to jest, no... No, jak dla mnie to jest dyskusja najbliższych kilku, żeby nie powiedzieć kilkunastu lat, ale na pewno kilku, na pewno nie najbliższych, tam powiedzmy 3-4 lat, 5. A mi się wydaje, że to trochę może na koniec dnia wyglądać na żałosny ruch trochę, że tracimy powoli rynki, Chinki, Chiny są już poobrażane, one w Bydgoszczy będą kupować, a nie w NBA. W Bydgoszczy otworzyć klub. Dokładnie. I wiesz, zainteresowanie się tam tymi rynkami wiąże się też z polityką, jaka tam jest, mur, Meksyk, w dodatku w Meksyku też nie do końca spokojnie jest, bo strzelają się trochę i tam jest też, rząd ma mało wspólnego z polityką, tylko z biciem się z kartelami, które kartele dyktują politykę w największym skrócie pewnie, także... No właśnie o to chodzi. Zobacz, jak do Toronto zawodnicy w ostatnich latach nie chcieli przyjeżdżać, bo pogoda, to jak ja bym był zawodnikiem NBA, miałbym pojechać do Meksyku grać w koszykówkę i wiesz, sprowadzić swoją rodzinę, dzieci wysłać do szkoły i nie masz gwarancji, czy dziecko wróci ze szkoły, bo wiesz, jesteś koszykarzem NBA, może ktoś ci go porwie i będzie chciał okupu, może go zabiją w drodze do domu, albo ciebie zabiją i okradną, to ja sobie wolę pojechać do jakiegoś bezpieczniejszego miejsca za milion mniej, czy tam za 2 miliony mniej. I wiem, jakie jest prawo, wiem, co jest przejrzyste, wiem, gdzie będę mieszkał, wiem, że jest w miarę bezpiecznie. No, tak myślę, może się mylę. Powiedział to człowiek, który ma zamiar jechać do miasta, gdzie teraz same strajki są i nie zapowiadają się, żeby szybko się skończyły. Także będziemy chyba powoli kończyć, Karol. A nie, poczekaj, jedno pytanie było od Górnika. LeBron James w tym wieku gra niesamowite zawody, przyszły też będzie grał super, może pociągnąć do 40 z miarę z statsami, dobra. I pobić wszystkie rekordy indywidualne. Czy jest już multum w statsach w top 20 all time? Nie rozumiem tego za specjalnie, ale... Pytanie czy stwierdzenie? To są pytania wszystko. Tego nie mogłem przeczytać tego w normalny sposób. No, ale to wiesz, że to jest takie, no nie jak mi się o tym rozmawiać, no bo to jest wróżenie z fusów. No, gość ma 30 ile lat? 5. I no,
co będzie w przyszłości, czy mu się zdrowie nie posypie, tego nie wiemy my, tego pewnie też nie wie on sam. A no, jak będzie grał na tym, jeśli będzie grał na tym poziomie, to będzie bił dalej rekordy. Ja myślę, że no, trochę jeszcze może pograć, tylko czy będziemy oglądali pierścień na palcu, to chciałbym, bo tak na dziś, Karol, jaki będzie finał według ciebie NBA? Na teraz? Na teraz. Powiedzmy Milwaukee, Lakers albo Clippers. Wydaje mi się, że Milwaukee, Lakers niestety właśnie. Finał konferencji, jakiś chory Lakers, Clippers i Adam Silver mówi, że no jednak do 10 meczów gramy. Taka zmiana jest. Dobrze, Karol. Więc w takim układzie będziemy kończyć. Wypadałoby im złożyć. Co ja tak dzisiaj mylę słowa? Życzenia. Bo niby święta są za tydzień, a my będziemy pewnie po świętach albo gdzieś w trakcie świąt, więc to nie ma sensu dzień po składać życzeń. Więc Karol, mamy jakieś... Nie no, bez sensu one są wtedy. Dlatego teraz trzeba, Karol, życzenia złożyć słuchaczom. Jakie mamy życzenia dla nich? Wszystkiego dobrego życzę. No to spodziewałem się więcej. Ale żebyście, nie, Karol, byli zdrowi, tak, mieli nie, dużo żebyście... pieniędzy na donaty, koniecznie. Najważniejsza rzecz to pieniądze dla was muszą być, żeby na donaty było, na patronite, na wszystko. Żebyście byli szczęśliwi w życiu po prostu, żebyście byli zadowoleni ze swoich żyć, żebyście mniej narzekali, no bo szczęście to jest takie pojęcie płynne i ogólne, ale jeżeli wstajesz rano z radością i robisz to, co robisz, idziesz do szkoły, czy do pracy, czy gdziekolwiek indziej, jeżeli robisz to z radością, jeżeli cieszysz się tym, co robisz, widzisz w tym jakąś celowość, widzisz w tym, że się rozwijasz i widzisz lepszą przyszłość dla siebie, to fajnie. I tego ci życzę, drogi słuchaczu, żebyś przede wszystkim był zadowolony ze swojego życia i bardziej zadowolony, żebyś dostrzegał małe, pozytywne rzeczy niż jakieś wielkie rzeczy, które mają nadejść, a nie nadchodzą. Ciesz się każdym dniem i bądź dobry dla innych ludzi i wszystko będzie dobrze. Tak jest, finał Dallas-Boston. Więc też, ja się do tego podpisuję i też z własnego doświadczenia powiem wam, że ja nie mówię o takich rzeczach, że na przykład jak ktoś wam pokazuje, że to jest białe, to wy będziecie twierdzić, że to jest czarne, ale nie dajcie sobie wciskać ciemnoty. Przeczytajcie coś, dowiedzcie się, a dopiero potem dajcie sobie wcisnąć ciemnotę albo też nie. To jest bardzo ważne, Karol. Jeszcze z okazji Nowego Roku będziemy mieli życzenia do was też pewnie to będą dłuższe. A ty, Karol, co dzieje święta? Co się dzieje z tobą święta? Nie, gdzie siedzę w domu. Czyli na uchodźstwie. Tak. To dobrze. To może świąteczny ten gaming, Karol. A, czemu nie? Ludzie się domagają rozstrzygnięcia tego sporu, który jest tak samo kultowy jak Kargol i Pawlak. Coś nagramy, wierzę. Zawsze to mówi i nigdy do tego nie dociera. Na pewno nagramy. Nie ma, myślę, że w przyszłym tygodniu ustalimy datę i... Dobrze. Na ubitej ziemi. Tak. To będzie 10. mecz, tak? Bo jesteśmy 4-4. Tak. Czy 9. Tak, to zagramy jeden duży po prostu. Albo zagramy do dwóch wygranych, no, żeby też było 10, ale też żeby nie grać do 20. Pamiętaj, że może być tylko jeden na koniec. Dobrze. Pamiętam. I ostatni będą pierwszymi, to też pamiętam. Dobrze, więc trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Nie przeżryjcie się na święta. Pamiętajcie o pieniądzach. Pieniądze są najważniejsze, donaty są najważniejsze. Ja to podprogowo, Karol, będę przemycał. Ty też musisz. Chrońcie środowisko. Dobranoc, mili ludzie.